Azendo UFO znalazła dziwne zadrapania swoich rąk w okolicach nadgarstków, wyglądające jakby ktoś siłą krępował jej ruchy. Kolejne raportowane mi uruchomienie alarmu tej rodziny nastąpiło o 2:40 nad ranem dnia 31 października 1994 roku. Tyle tylko, że tym razem wkrótce po wyłączeniu dał się on włączyć ponownie. Rodzina L posądzała, że alarm ten spowodowany mógł być przez któregoś z grupy nastolatków widzianej owego wieczora, jak zachowywała się podejrzanie w pobliżu ich domu, aczkolwiek w chwili samego alarmu nie odnotowano niczego, czemu przypisać można by jego wyzwolenie. Warto tu też dodać, że w okresie, kiedy rodzina L doświadczała owej epidemii przepaleń i nietypowych zachowań swojego sprzętu elektrycznego, jednocześnie w tym samym mieście, to jest w Kuala Lumpur, zaobserwowano nasilenie obserwacji UFO. Przykładowo kilka osób zaobserwowało ogromne UFO, najprawdopodobniej typu K9 lub K10, jakie przez szereg nocy zawisało nieruchomo na różnych wysokościach ponad Kuala Lumpur. Intrygujący jest też fakt, że dokładnie w rok później, to jest w październiku 1995 roku, bardzo podobny wehikuł UFO tego samego typu zaczął systematycznie zawisać nad przedmieściem Kuala Lumpur. Był on obserwowany przez setki lokalnych widzów piknikujących do rana prawie każdej nocy w celu jego zobaczenia. Lokalna prasa rozpisywała się szeroko na jego temat. Nawet jego niewyraźne zdjęcia były dwukrotnie publikowane w W3U3.6, miejscowym dzienniku The Star 13, Jalan 13/6, 46200 Petling Jaya, Malaysia, wydania ze środy, Wednesday, 18 October 1995, strony 1 i 3, oraz ze środy, 25 October 1995, strony 1 i 5. Oczywiście, w sposób charakterystyczny w dzisiejszych czasach dla całego problemu UFO, racjonalne i rzeczowe raporty osób, które osobiście widziały ten obiekt i stąd po jego charakterystyce i okolicznościach pojawiania się były pewne, że reprezentował on UFO, zbijane były i wykpiwane przez osoby kolaborujące z szatańskimi pasożytami. Te kpiące osoby nigdy nie pofatygowały się, aby na własne oczy zaobserwować ten wehikuł. Niemniej czuły się na tyle pewne, że nie jest on UFO, aby wmawiać naocznym widzom, iż musieli być pijani w chwili obserwacji lub poddali się halucynacjom. Właśnie tego rodzaju automatyczne i bezmyślne negowanie faktu istnienia UFO, powtarzane bez końca przez sprzedawczyków ludzkości w każdym przypadku ewidentnej obserwacji tych obiektów, przekonują mnie, że intelektualnie słabi osobnicy muszą być manipulowani przez samych ufonautów. Brak zdolności u tych słabych osobników do wypracowania własnej opinii umożliwia ufolom ich telepatyczne napuszczanie, aby występowali przeciwko każdemu, kto zagraża kosmitom zdemaskowaniem ich okupacji i dominacji naszej planety. Poszczegóły patrz pod rozdziały VB4.7.2 i N4. Elektroniczny alarm Burglar Alarm rodziny L okazuje się być jednym z bardziej niezawodnych detektorów niewidzialnego UFO, jakie dotychczas napotkałem. Z tego też względu w tym miejscu opisany zostanie on nieco szczegółowiej. Wszakże jego budowa i działanie może w przyszłości zainspirować celową budowę podobnie niezawodnych wykrywaczy UFO. Składa się on z dużej liczby czujników magnetycznych typu hallotron/kontaktron połączonych z sobą szeregowo. Czujniki tego typu posiadają dwa sprężyste listki stalowe zalane w maleńkiej szklanej rurce, jakie normalnie pozostają niezwarte, jednak jakie zwierają się z sobą po zbliżeniu do nich zewnętrznego źródła pola magnetycznego, na przykład małego magnesu. Czujniki te osadzone są w ramie każdego okna i drzwi domu rodziny L, we wzajemnych odległościach znacznie mniejszych od średnicy najmniejszego UFO typu K3, to jest 4,4 metra. Ramy okienne u rodziny L wykonane są z aluminium. Drzwi są drewniane, za wyjątkiem drzwi balkonowych, które też są z aluminium. W ten sposób czujniki te formują sieć, jaka szczelnie oplata obwód prawie całego domu tej rodziny. Dach pozostaje jednak niestrzeżony. Czyni to prawie niemożliwym dla UFO niezauważalne wślizgnięcie się do środka tego domu w locie poziomym. Niewielkie magnesiki, jakie trzymają owe hallotrony/kontaktrony w zwarciu, przymocowane są do ruchomych części tych okien i drzwi. Po zamknięciu więc okien i drzwi tego domu, wszystkie czujniki zostają zwarte, umożliwiając przepływ prądu przez cały obwód, to jest przez wszystkie połączone z sobą szeregowo czujniki. Zasilane są one w prąd z baterii 12-woltowej. Przepływ ten sygnalizowany jest świeceniem się czerwonej lampy indykatora alarmu, która pokazuje, że żadne z okien i drzwi nie pozostaje otwarte. Kiedy jednak ktoś, na przykład włamywacz, otworzy któreś z tych okien lub drzwi, dołączony do nich magnesik oddala się od przynależnego mu hallotronu. To powoduje automatyczne rozwarcie się listków tego hallotronu. Rozwarcie to wywołuje zanik prądu w całym obwodzie i stąd podniesienie alarmu. Gdy po takim podniesieniu alarmu któryś z halotronów ciągle pozostaje rozwarty, czerwone światełko indykatora przestaje się świecić.
Ja analizowałem mechanizm powodujący tak skuteczne wykrywanie przez alarm rodziny L obecności UFO w ich domu. W wyniku tych analiz doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej mechanizm ten polega na krótkotrwałym, wibracyjnym, rozwieraniu listków halotronu przez szybko pulsujące pole magnetyczne niewidzialnego wehikułu UFO. Patrz zasada telekinetycznego migotania opisana w podrozdziale L2. To z kolei powoduje zadziałanie alarmu, podczas gdy jednak czerwona lampka indykatora otwarcia drzwi lub okien pozostaje zapalona. Tak długo więc jak niewidoczny wehikuł pozostaje w danym domu, wszelkie próby ponownego włączenia alarmu muszą zawieść, bowiem pole pędników UFO kontynuuje impulsowe, wibracyjne, rozwieranie listków najbliższych mu halotronów. Dopiero po odlocie UFO, alarm daje się ponownie włączyć bez wznowienia swego wycia. Gdyby powyższy mój wniosek został potwierdzony przez dalsze eksperymenty dokonane przez czytelników tej monografii, wtedy odpowiednie zmodyfikowanie tego typu alarmu umożliwiłoby jego działanie nie tylko jako alarmu przeciwko wlamywaczom i wykrywacza, detektora, nalotów niewidzialnego UFO, ale także jako urządzenia rejestrującego czas pobytu tego wehikułu w danym domu, lokalizatora pokoju, dokładnego miejsca, w którym niewidzialny wehikuł aktualnie się znajduje, a także wskaźnika kierunku, z którego wehikuł przyleciał i odleciał. Wszystkie te funkcje mogłyby zostać wypełniane przy równoczesnym działaniu tego samego urządzenia jako alarmu przeciwko włamywaczom. Być może więc warto, aby uzdolnieni elektronicznie badacze UFO lub badacze uprowadzeń do UFO pokusili się o jego zbudowanie, szczególnie, że czujniki halotronowe / kontaktronowe są raczej tanie i stosunkowo łatwe do nabycia i wytestowania w swoim własnym domu. Teoretycznie rzecz biorąc należy jednak mieć na uwadze, że w domu rodziny L zadziaływać również mógł zupełnie odmienny niż opisany powyżej mechanizm wyzwalania ich czujników halotronowych. Ten alternatywny mechanizm wywodziłby się z obserwacji różnorodnych osób uprowadzonych do UFO, że kiedy telekinetyczne UFO lub ufonauta przenika przez jakąś metalową ramę, na przykład przez metalowe drzwi lub metalową framugę okienną, wtedy rama ta wpada w bardzo gwałtowne wibracje. Dla postronnego obserwatora jej wibracje wyglądają niemal jakby ktoś nią gwałtownie zaszarpał, lub jakby uderzył w nią bardzo silny podmuch wiatru. Gdyby więc w domu rodziny L jakieś niewidzialne UFO wniknęło do budynku w taki sposób, że telekinetyczny napęd tego wehikułu generował ciągłe wibracje jednej z aluminiowych ram okiennych, końcowy efekt przyjąłby również formę cech opisanych w poprzednim paragrafie, to jest sygnał alarmu byłby generowany podczas gdy jednak czerwona lampka indykatora otarcia któregoś z okien pozostawałaby niewygaszona. Do powyższego warto tu dodać, że rodzina L zmęczona nieustannym wyzwalaniem się nocami swojego alarmu domowego, a także zapewne podburzona hipnotycznymi podszeptami ufonautów, około 1998 roku wymieniła ten alarm na nowy i to zupełnie odmiennego typu. Ten nowy alarm zupełnie przestał działać jako wykrywacz UFO i wyć nocami po przybyciu UFO, pozbawiając mnie w ten sposób cennych danych badawczych. Istnieje dosyć znacząca obserwacja odnotowana przez rodzinę L, jaka świadczy o cofaniu czasu przez UFO. Powiadomiony o niej zostałem dopiero 31 października 1994 roku, podczas gdy miała ona się zdarzyć co najmniej miesiąc wcześniej. Jej dokładna data niemożliwa więc już była do ustalenia, a więc także i fakt czy nastąpiła ona tej samej nocy, w której ich alarm również zawył. Jednego ranka dwa różne zegary elektroniczne zasilane z baterii pokazywały czas o dokładnie całą godzinę późniejszy od czasu wskazywanego przez kilka innych zegarów i zegarków tego samego domu, to jest czasu rzeczywistego. Pierwszy z nich znajdował się w kuchni, zaś drugi w sypialni Jackie, ich wzajemne oddalenie od siebie wynosiło około 10 metrów, zaś pomiędzy nimi znajdowało się kilka innych zegarów, niektóre z nich o niemal identycznej konstrukcji i działaniu, jakich czas nie uległ jednak przestawieniu. Opóźnione wskazania obu tych zegarów były zresztą powodem, że Jackie oraz jej narzeczony tego ranka spóźnili się do pracy. Możliwość, że oba równocześnie uległy one zepsuciu, lub że ich baterie zostały wyczerpane, musi być wyeliminowana, ponieważ po ponownym ustawieniu na właściwy czas działały one potem bezbłędnie aż do dnia pisania tego paragrafu, to jest co najmniej przez 3 dalsze miesiące. Ponadto nie wchodzi też w rachubę wstrzymanie ich działania przez jakiś czynnik, na przykład przez pole magnetyczne napędu UFO. Są one bowiem położone w tak dużej odległości od siebie, pomiędzy nimi znajdowało się kilka niezakłóconych zegarów, jednocześnie zaś ich wskazania nie wykazywały wzajemnych różnic. Stąd najprawdopodobniej ich identyczne opóźnienie wynikało z faktu, że UFO wstrzymało lub cofnęło upływ czasu dokładnie o całą godzinę w obu przestrzeniach zawierających m.in. i te zegary. Uważam, że najprawdopodobniej nastąpiło to z powodu równoczesnego zabrania tej samej nocy aż dwóch członków rodziny L, to jest Jackie z jej sypialni, oraz kogoś dopadniętego przez UFO, kiedy właśnie odwiedzał / kuchnię po małą przekąskę lub szklankę napoju.
Kiedy ufonauci później zwrócili te dwie osoby na miejsca ich oryginalnego zabrania, równocześnie cofnęli oni ich czas do tyłu o 1 godzinę. Przy okazji cofając też wskazania najbliższych im zegarów. Powyższa obserwacja jest więc dodatkowym potwierdzeniem dla szokującego wniosku, do jakiego doszedłem na podstawie całego szeregu wyników swych dociekań, na przykład patrz opisy SAT.4 w podrozdziale T3 oraz opisy z podrozdziału V5.1, że Konfederacja Pasożytniczych Cywilizacji, która uprowadza wszystkich ludzi do UFO, dysponuje już wehikułami czasu. To jest zgodnie z klasyfikacją zawartą w podrozdziale M6, znajduje się co najmniej na poziomie rozwoju technicznego oznaczonym tam jako 3A, niestety ich rozwój moralny nie podąża za ich rozwojem technicznym. Wiele faktów, jakie dotychczas zdołałem ustalić, sugeruje, że w przypadku rodziny L powodem aż tak częstego przybywania całego dużego wehikułu UFO do ich domu, była dawczyni owule w postaci wówczas 22-letniej ich córki Jackie. Według moich ustaleń Jackie była wówczas bardzo aktywną dawczynią owule, intensywnie eksploatowaną przez UFO. Z kolei aby pobierać od niej owule, wysyłany był do jej domu cały duży wehikuł UFO, a nie jedynie pojedynczy ufonauci. Najpoważniejsze kłopoty z ich alarmem i przepaleniami urządzeń nastąpiły bowiem po tym, jak 8 maja 1994 roku Jackie powróciła do domu z swych studiów w Australii, gdzie przebywała od 1984 roku, to jest od wieku 12 lat. Wszystko wskazuje więc na to, że przed powrotem tej dawczyni owule, dom rodziny L prześladowany był jedynie przez indywidualnych ufonautów, jacy tylko eskortowali do pobliskiego UFO uprowadzanych przez siebie członków tejże rodziny. Wszakże bez Jackie w domu tym nie było poprzednio żadnej dawczyni owule. Natomiast po powrocie Jackie ze studiów, do ich domu wlatywać musiał cały duży wehikuł UFO, na przykład aby na miejscu pobierać od niej owule, lub aby dowozić ją do ogromnego UFO zawieszonego gdzieś wysoko w przestworzach. Przed przybyciem Jackie do Malezji, w domu, w którym zamieszkiwała ona w Australii, też obserwowane były niezwykłe zdarzenia, przykładowo epidemia znikania różnych przedmiotów, które potem pojawiały się w zupełnie niespodziewanych miejscach, patrz podrozdział 3.5. Na swych przedramieniach i podudziach Jackie wielokrotnie znajdowała dziwne zadrapania i sińce, jakby od urządzeń czy środków starających się krępować jej ruchy. Panicznie boi się też latania i musi zażywać lekarstwo Avomine na czas podróży samolotem. Na moją prośbę potrafiła dokładnie opisać wnętrze UFO, zaś jej opis był zdumiewająco zgodny w najdrobniejszych szczegółach z relacjami świadomych uprowadzanych do UFO, chociaż jednocześnie nie potrafiła wyjaśnić, skąd posiada takie doskonałe wyobrażenie o tym statku. Ciekawostką jest tu też, że jak ogromna większość ludzi Jackie wcale nie interesuje się UFO i nie czyta książek na ich temat, że moje twierdzenia, iż ich dom jest nalatywany przez cały niewidzialny wehikuł UFO, przyjmuje jako doskonały dowcip, że prawdopodobnie wcale nawet nie wierzy ona w istnienie pozaziemskich wehikułów UFO, a także że w stanie świadomym nie pamięta nic, co mogłoby sugerować jej uprowadzenia czy choćby tylko spotkania z UFO, jej pamięć wymazywana więc musi być niezwykle skutecznie. Moja hipoteza, że podczas pobytu Jackie w Kuala Lumpur do domu rodziny L co około 3 miesiące wlatywał cały ogromny wehikuł UFO, aby pobierać od niej owule, zdaje się dodatkowo być potwierdzona faktem, że nocne wycia alarmu z tego domu ustały z chwilą, gdy 3 stycznia 1995 roku Jackie wyprowadziła się na stałe najpierw do Singapuru, a następnie z powrotem do Australii. Po tym terminie jedynie urządzenia elektroniczne świadczące o wlocie do tego domu pojedynczych ufonautów, nie zaś całego wehikułu UFO, od czasu do czasu doznawały zakłóceń w pracy, podczas gdy omawiany tu burglar alarm milczał dokładnie tak samo jak to czynił przed przybyciem Jackie. Przerwanie tego milczenia nastąpiło jedynie podczas 2 kolejnych nocy z 2/3 marca i 3/4 marca 1995 roku, w obu przypadkach około 2 nad ranem. Przez zdumiewający zbieg okoliczności w dniach tych w domu rodziny L znowu przebywała Jackie, która przyjechała do Kuala Lumpur na 3 dni, to jest od 2 marca do 5 marca 1995 roku, w celu odwiedzenia rodziców z okazji malezyjskiego i muzułmańskiego święta Nowego Roku lokalnie zwanego Hari Raya. W 1995 roku święto to w Malezji przypadało w piątek, 3 marca. Hipotezuje, że daty kolejnych przylotów niewidzialnego wehikułu UFO do domu rodziny L pokrywają się z okresami najwyższej płodności u Jackie, a ściślej gotowości jej owum do zapłodnienia, wtedy bowiem może ona być eksploatowana reprodukcyjnie. Niestety, z uwagi na delikatność natury i intymność tej hipotezy oraz na jej potencjał do wzbudzenia paniki, nie poczuwałem się na siłach, aby ją bezpośrednio sprawdzić poprzez wypytywanie Jackie. Istniała jednak możliwość jej pośredniego sprawdzenia poprzez przybliżone wyznaczenie daty prawdopodobnego następnego przybycia wehikułu UFO do domu rodziny L.
Dokonałem odpowiednich wyliczeń i wkrótce po 14 sierpnia 1994 roku poinformowałem tę rodzinę, że zgodnie z moimi teoriami następnym razem ich alarm powinien zawyć około 25 listopada 1994.